Cześć, mam na imię Mikołaj. Witajcie w Urban TV, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się grze Warhammer 40 000 Kill Team. Kill Team to gra skirmiszowa, która jest dla 2-4 graczy. Każdy dowodzi dosłownie kilkoma jednostkami i osadzona jest w uniwersum Warhammera 40 000. Jest to świetny tytuł, który pozwala wejść graczom i rozpocząć rozgrywkę przy małym nakładzie, zaczynając na przykład od jednego boksa. Dzisiaj dowiemy się, jak taka rozgrywka wygląda, a pomoże nam w tym Michał. Cześć Michale. Witam serdecznie. Michale, powiedz nam, od kiedy zacząłeś grać w Kill Teama? W Kill Teama zacząłem grać krótko po jego premierze, czyli już 2,5 roku temu. Co mogę powiedzieć? Mogę tylko gra polecić. Super. A powiedz nam właśnie, dlaczego ta gra Ciebie urzekła i co powoduje, że nadal do niej chętnie wracasz? Na pewno dużym plusem jest niewielka skala tych starć. Armie są stosunkowo niewielkie w porównaniu do innych gier bitewnych. Dlatego też rozpoczęcie gry jest bardzo takie... Nie wymaga dużych nakładów. Nie tylko jeśli idzie o same zakupy, ale również o pracę wymaganą na to, żeby modele złożyć, pomalować. Krótko mówiąc, przygotowanie armii jest bardzo szybkie. Czyli ogólnie fajny system do rozpoczęcia swojej przygody. Tak, jest to idealny system, żeby zacząć przygodę z grami bitewnymi, gdyż naprawdę w ciągu dosłownie kilku dni, nawet początkujący może złożyć swoją pierwszą armię, swój pierwszy oddział, pomalować go i rozpocząć grę. Super. Zatem zapraszam Was na dzisiejszy materiał i Michał pokaże mi, jak grać w Warhammera 40 000 Kill Team. Świetnie, zatem Michale, od czego zaczynamy? Pierwszym krokiem powinno być zapoznanie się ze statystykami jednostek. Mhm. Każda jednostka jest charakteryzowana 9 cechami. Okay. Pierwszą cechą jest tak zwany movement, czyli statystyka mówiąca o tym, jak daleki ruch może nasza jednostka wykonać w fazie ruchu. Dwie kolejne cechy to określają zdolności bitewne, mhm. czyli zdolności strzeleckie, zdolności do walki wręcz. Dwie statystyki określające fizyczne atrybuty naszej jednostki, czyli siła i wytrzymałość. Okay. Dodatkowo liczba ran, jakimi dysponuje nasza jednostka. Ran albo może lepiej punktów życia. Do tego liczba ataków w walce wręcz. Zdolności liderskie, przywódcze, które określają, jak łatwo jednostka może załamać się na polu bitwy. Mm-hmm. I ostatnia statystyka to wartość pancerza. Oprócz tego każda jednostka ma jakieś zdolności specjalne, ale one różnią się między armiami, to nie są jakieś uniwersalne zdolności. Także to już jest coś, co trzeba sprawdzić w podręczniku. Ale jednostki nie mają ich dużo, 2-3, maksymalnie 4. Także nie jest to nic bardzo skomplikowanego. Oprócz tego każda broń również ma swoje statystyki. Okay. Broń strzelecka ma statystykę mówiącą o tym, jaki ma zasięg, ile strzałów można z takiej broni oddać, do tego siłę, zdolność tak zwane AP, czyli przebicie pancerza, oprócz tego liczba obrażeń, które zadaje dana broń i ewentualne reguły specjalne. Podobnie ma się sprawa z bronią do walki wręcz. Broń do walki wręcz jest całkowicie analogiczna do broni strzeleckiej. Okej, okay. Nie mając zasięgu, rozumiem, ponieważ zasięg tak. W broni w walce wręcz jest stały jakiś? Tak, zasięg broni do walki wręcz jest określany jako tak zwany melee, mhm. czyli tylko i wyłącznie jednostki będące w calu od przeciwnika mogą użyć takiej broni. Jasne, rozumiem. Myślę, że możemy przejść do omówienia struktury tury. Okej. Okay. Tura dzieli się na 5 faz. Okej. Okay. Pierwszą fazą jest faza ruchu. W tej fazie jednostki się przemieszczają na polu bitwy. Nieważne, czy to zwykły ruch, czy jakaś szarża na przeciwnika. Następnie jest faza psychiczna, gdzie niektóre jednostki mogą użyć mocy psychicznej. Fajnie. Jakiejś ofensywnej. Następnie jest faza strzelecka. Faza walki wręcz. I na końcu faza morale. Okej, okay, czy możemy trochę bliżej przyjrzeć się tym fazom? Oczywiście. Także zacznijmy od fazy ruchu. Przyjmijmy sobie tą jednostkę jako tak. przykład. Co mogę zrobić w fazie ruchu? W fazie ruchu można wykonać zwykły ruch. Jest to ruch na odległość nie większą niż
wskazuje na to karta jednostki. Mój Marine jest w stanie poruszyć się o 5 cali, tak. Czyli w tym momencie przykładam linijkę do frontu podstawki i przesuwam ją o 5 cali. Czy to musi być w linii prostej, mogę zygzakiem, mogę jakoś obejść jakieś przedmioty? Jak to wygląda? Nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby model nie wykonał, nie przesunął się o więcej niż 5 cali w przypadku Plague Marina. Okej. Okay. Co jeszcze? Dodatkowo zwykły ruch nie może zakończyć się w odległości mniejszej niż 1 cal od modelu przeciwnika. Okej. Okay. Dodatkowo przy przechodzeniu przez przeszkodę, jeżeli przeszkoda ma mniej niż 1,5 cala wysokości, jej wysokość nie musi być uwzględniana w ruchu. Czyli można przejść przez nią. Tutaj mamy 1 cal, czyli w tym momencie poruszając się o 5 cali jestem w stanie bez problemu przejść. Tak. Okej. Okay. Tak, poza zwykłym ruchem jednostka może wykonać tak zwany advance. Jest to nic innego jak ruch na odległość nie większą niż wynosi statystyka ruchu i wynik jednej kości D6. Czyli biorę jedną kosteczkę, wrzucam ją. Wynik mam oczywiście w moim stylu 1. Biorąc pod uwagę, że jednostka może się poruszać o 5 cali, dodaję ten 1, czyli o 6 cali jestem w stanie się przemieścić. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dodajemy wynik rzutu kością D6 do statystyki ruchu modelu. No dobrze, mój nie popędził, bo mój wynik był fatalny. Co jeszcze mogę z nim zrobić? Tak, oprócz tego w fazie ruchu można wykonać szarżę. Świetnie. Szarża to jest jedyny ruch, który może zakończyć się w odległości mniejszej niż cal od modelu przeciwnika. Jasne. Żeby wykonać szarżę, należy wziąć dwie kości. Przede wszystkim zadeklarować na początku model, który wykonuje szarżę. Chciałbym moim Poxwalkerem zaszarżować twój model. Tak, więc teraz bierzesz dwie kości, wykonujesz rzut. Ok, wyszło mi tutaj 9. Tak, czyli 9 jest odległością, która wystarczy do tego, żeby zbliżyć się twoim Poxwalkerem do Zangora. 9 cali, spokojnie, jak widzicie, mam duży dystans i co, mogę od razu się dosunąć. Tak, można wykonać ruch. Dosuwam się bezpośrednio do jednostki, muszę dotykać się z nią, być poniżej cala. Nie, nie trzeba się stykać podstawką w podstawkę, ale odległość nie może być większa niż cal. Okej, okay, dobrze. Ale, jak to zawsze jest ale, model, który jest celem szarży, również może wykonać specjalną jakąś akcję w reakcji na szarżę. No dobrze, co chciałbyś wykonać? W przypadku Zangora akurat żadnego ruchu bym nie wykonał, okay. Ale gdybyś zaszarżował mojego rubryka, mm-hmm. Użyłbym tak zwanej możliwości wykonania ataku nazywanego Overwatcha. Okej, okay, co to znaczy? Overwatch to specjalny atak strzelecki, który jest wykonywany w fazie ruchu jako reakcja na szarżę. Mhm. Rozpatruje się go dokładnie tak samo jak ataki strzeleckie, więc myślę, że omówimy go sobie przy okazji fazy strzelania. Ostatnią możliwością, którą można zrobić w momencie, kiedy jest się celem szarży, to wykonanie odwrotu. Czyli zakładając, że na przykład mój rubryk byłby celem szarży, mógłbym wykonać ruch na 3 cale. Okay. Jest to zagranie mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wykonania udanej szarży przez model przeciwnika, gdyż z automatu odległość niezbędna do wykonania udanej szarży wzrasta o 3. Rozumiem, że wykonujesz to zanim ja jeszcze rzucę moimi dwiema kostkami, żeby sprawdzić odległość. Tak, zarówno Overwatch, jak i wycofanie się jako, albo odwrót może tak. Okej, okay, jest to reakcja, którą deklarujesz po mojej deklaracji szarży. Tak. Reakcja na szarżę od razu jest rozpatrywana po deklaracji szarży. Ostatnią możliwością do wykonania w fazie ruchu jest tak zwane ready. Czyli model może zadeklarować, że nie wykonuje żadnego ruchu i dzięki temu będzie rozpatrywany jako pierwszy w kolejce do strzelania w fazie strzeleckiej. Okej. Okay. Nie mogą tego zrobić modele, które aktualnie są w kontakcie z przeciwnikiem. Czyli gdyby była nowa tura i zaczynalibyśmy decydować, co te jednostki zrobią, to one nie mogą być ready, bo potencjalnie one są w walce. Tak, one są w odległości cala lub mniejszej od modelu przeciwnika, także dla nich nie ma możliwości, żeby zadeklarować się jako jednostki będące w gotowości. Dobrze. Tak, po fazie ruchu mamy fazę psioniczną. Mhm. Faza psioniczna w podstawowym Kill Teamie jest dość rzadka, ponieważ tylko dwie armie, Thousand Suns i Grey Knights, mogą używać takich zdolności. O, jak to ciekawie się składa, że akurat masz Thousand Sunsów. Zupełnie przypadkiem. Modelem, który może używać mocy psychicznych jest Sorcerer. Okej. Okay.
Także on zna jeden czar ofensywny. Mhm. I aby sprawdzić, czy uda mi się rzucić taki czar, muszę wykonać tak zwany test psychiki. Dobrze. Test psychiki wykonuje się dwiema kośćmi. Rzucając kośćmi muszę wyrzucić tyle, ile wynosi tak zwany warp charge czaru. Mhm. W przypadku mojego sorcerera on zna jeden czar ofensywny, którego koszt to 5. Dobrze. Czyli aby go rzucić, biorę dwie kości. To powtórzę rzut może. Dobra. Raz, że nieudany, a dwa do daleko. No, teraz udany. Tak, rzut jest udany. Wymagane było 5, wyrzuciłem 9, także udało mi się rzucić czar. Okej. Okay. Ten czar ofensywny, Psybolt, on trafia najbliższy widoczny model wroga. W tym przypadku byłby to Poxwalker? Tak, w tym przypadku byłby to Poxwalker. Ten czar zadaje tak zwany Mortal Wound. Ranę śmiertelną. To jest rana, przed którą nie można się obronić rzutem pancerza. Mhm. Ale akurat Poxwalker ma zdolność Disgustingly Resilient, lub popularnie zwany Feel No Pain. Okay. Z racji tego, że dostajesz jedną śmiertelną ranę, możesz spróbować ją zignorować. Żeby zignorować ranę, bierzesz jedną kość, rzucasz, jeśli wypadnie 5 lub więcej, rana zostaje zignorowana. Dawaj, Poksik. 2 niestety. Nie tym razem. Nie tym razem. Poxwalker to model jednoranowy, jednobundowy. Ten atak zbił go do zerowej liczby punktów życia. Także jest teraz niezbędny test na zranienie, tak zwany injury roll. Mhm. Sprawdzimy, co się dzieje. Dobrze. Aby wykonać taki test, biorę jedną kość, rzucam nią i w zależności od wyniku Poxwalker dostanie tak zwanego flesh wounda, czyli jakąś powierzchowną ranę, która go nie zabije, ale jeżeli wynik rzutu to 4 lub więcej, to Poxwalker zginie. 3. Także yes! Poxwalker dostaje flesh wounda. Przeżył. Dzielny chłopak. Modele, które otrzymały tak zwanego flesh wounda, dostają karę. Jedną z kar jest kara minus 1 do rzutu na trafienie. W przypadku Poxwalkera będzie miało to znaczenie w fazie walki wręcz. Drugą karą jest to, że modele, które mają ranę powierzchowną, muszą wykonać tak zwany nerf test w fazie morale. Ale do tego dojdziemy. A ile flesh woundów jestem w stanie otrzymać? Maksymalnie 3. Czwarty flesh wound automatycznie oznacza śmierć modelu. Okej, okay, jasne. Tak, także Poxwalker w tej chwili ma jedną ranę. Dobrze. Kolejną fazą, następującą bezpośrednio po fazie psychicznej, jest faza strzelecka. No, w końcu. Tak, żaden z nas nie deklarował modeli jako ready. Także załóżmy, że inicjatywa jest po twojej stronie. Dziękuję. Więc wybierasz model, który wykona atak strzelecki. Tym dżentelmenem chciałbym wykonać strzał, ale trochę oszukamy, bo on niewiele widzi i przemieścimy go do tego przykładu może tutaj. I jasne. W tym momencie widzi on chociażby tą twoją jednostkę. Tak, on jest uzbrojony z tego co widzę w bolt gun. Tak jest. Tak, bolt gun to broń o zasięgu 24 cali. Czyli najpierw mierzymy odległość. Spokojnie tak, znajdujemy się odległość. W 10 calach, także jest zasięg. Tak, model jest w zasięgu. Oprócz tego jest w zasięgu wynoszącym nie więcej niż połowę maksymalnego, czyli będzie oddawał 2 strzały z bolt guna. Okej. Okay. Ale, żeby nie było zbyt kolorowo, model, który jest celem, jest lekko przesłonięty przez element terenu. Także Plague Marine będzie miał karę minus 1 do trafienia. Dobrze. Czyli zamiast zgodnie ze statystykami trafiać na 3+, będzie trafiał na 4+. Podsumowując, sprawdzam, czy modele się widzą, sprawdzam ich zasięg i sprawdzam, czy są jakieś przeszkody. To są podstawowe tak. rzeczy, które sprawdzam. W zależności od tego, jaka jest jeszcze odległość między modelami, może być dodatkowa kara wynikająca z zasięgu broni. Daleko jeżeli odległość. Strzelamy do kogoś, kto jest w odległości większej niż połowa zasięgu broni, mamy kolejny modyfikator minus 1 do trafienia. Świetnie, czyli idealnie postawiłem na mojego tak. Plague Marina. Każdy flesh wound dodatkowo też daje karę minus 1 do trafienia. Okej, okay. Rozumiem. W przypadku Plague Marinów albo zwykłych Marines, pierwszy flesh wound jest ignorowany ze względu na reguły specjalne. Okej. Okay. Ale niezależnie od tego, jakie by to nie były modyfikatory, szóstka zawsze trafia.
Czyli można mieć karę potencjalnie nawet minus 5, ale szóstka będzie i tak udanym rzutem na trafienie. Dobrze. Z kolei, jeszcze tylko dopowiem, jedynka niezależnie od modyfikatorów zawsze poduje. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Zatem mogę w tej chwili oddać dwa strzały, dlatego że jestem tak w odległości mniejszej niż połowa mojego maksymalnego zasięgu mojej broni. Normalnie trafiłbym na 3+, ale ponieważ jest między nami przeszkoda, która trochę ciebie zasłania, trafiam na 4+. Dokładnie tak. Spróbujmy. Ha! I co ty na to? No, co mogę powiedzieć? Oba strzały trafiły. Także w momencie, kiedy jakiś strzał trafił, przechodzimy do kolejnego rzutu. Jest to rzut na zranienie. Okej. Okay. Aby wyliczyć wymaganą liczbę oczek na kostce, która jest potrzebna do udanego zranienia takiego modelu, który był celem, należy porównać siłę broni i wytrzymałość modelu. Wytrzymałość Zangora to 4, siła Boltguna to 4. Ponieważ są sobie równe, na kostkach musisz mieć 4, żeby zranić mój model. Okej, okay. A możemy też powiedzieć o sytuacjach, gdyby one były różne? Tak, w zależności od tego, jak się przedstawia relacja tych wartości, są potrzebne różne wartości na kościach. Jeśli siła i wytrzymałość są sobie równe, jest wymagane 4. Jeżeli siła jest większa niż wytrzymałość, jest potrzebna 3. Ale jeżeli siła jest 2 razy lub więcej razy większa od wytrzymałości, wystarczy 2. Okay. Analogicznie działa to w przeciwnym kierunku. Jeśli siła jest mniejsza niż wytrzymałość celu, wymagane są 5. Jeżeli siła ataku jest 2-krotnie lub więcej razy mniejsza niż wytrzymałość atakowanego modelu, wymagane są 6. Super, ma to sens. Tak. Pojawiają się również modyfikatory do zranienia, ale podobnie jak w przypadku trafienia, niezależnie od tego, jakie by to nie były modyfikatory, jedynka zawsze jest nieudanym rzutem, 6 zawsze jest udanym rzutem. Sukcesem. Dobrze, zatem ponieważ 2 razy udało mi się oddać strzał, w tym momencie z 2 kostkami rzucam i staram się uzyskać 4+. Tak jest. No więc jest 6 i 3, czyli już wiemy, że... Tak, jeden atak niestety nie zranił celu, ale drugiemu się to udało. Co teraz? Muszę wykonać rzut na obronę. To wszystko również zależy od statystyk modelu. Sangor zwykły rzut na obronę ma jako wartość 6+, czyli potrzebowałbym 6, żeby się wybronić. Okej. Okay. Ale dodatkowo modele Thousand Suns mają dodatkowy typ rzutu na obronę, tak zwany Invulnerable Save. Czyli niezależnie od tego, jakie by nie były modyfikatory dodatkowo do AP, mhm, akurat Boltgun nie ma żadnych modyfikatorów. Do przybicia przez tak, pancerz. Mhm. Ale silniejsza broń pokroju plazmy, pokroju Meltagana już ma jakiś modyfikator. Mhm. Ale Sangor ma taki inf na poziomie 5+. Okej, okay, zobaczmy czyli... zatem. Ach! Udało się wybronić. Udało się wybronić. Zatem tyle strzelania z mojej strony, ale tutaj tym razem się nie powiodło. Tak. Gdyby nie udało mi się wybronić ataku, Sangor zostałby zbity do 0 pod względem punktów życia i wtedy wykonywałby rzut injury roll. To jest podobny rzut do tego, co... Przećwiczmy sobie tą sytuację. Tak. Przyjmijmy, że jednak tak wyrzuciłeś jest. Jedynkę. Tak, ja w takim razie rzucam na injury roll. Tak, rzucasz na injury roll. Jeżeli wypadnie 4+, Sangor zginie, ale ten rzut również podlega modyfikatorom. Jednym z modyfikatorów jest odległość od przeszkody, która sprawiała, że model był zasłonięty. Jeżeli model jest w odległości mniejszej niż cel od tej przeszkody, a jesteś, tak, to ten rzut automatycznie będziesz potrzebował wartości o 1 większej. Czyli żeby mój Sangor zginął, będziesz potrzebował nie 4+, ale 5+. Wszystko poniżej to jest flesh wound. Tak jest. Zatem zobaczmy, czy mi się uda. 2. Nie tym razem. Flesh wound. Sangor dostaje tylko flesh wounda. Wspomniałem o modyfikatorach do tego rzutu. Mhm. Jednym z modyfikatorów jest właśnie odległość od przeszkody, która zasłaniała cel. Dodatkowo każdy flesh wound z kolei obniża wymaganą wartość na tej kości. Czyli jeżeli będziesz następnym razem rzucał flesh wounda na mojego Sangora, z automatu będzie tobie potrzebne nie 4+, ale 3+. Jasne. To oczywiście może się znieść z karą za na przykład przesłonięcie przez przeszkodę, ale zasada jest taka, że przeszkoda generalnie pomaga właścicielowi modelu. Z kolei
Z kolei flash wundy pomagają atakującemu. Jasna sprawa. Tak, załóżmy, że wszystkie modele już wykonały swoje ataki strzeleckie. Także przejdźmy do fazy walki wręcz. W fazie walki wręcz na początku biją się modele, które szarżowały. Mój POX szarżował. Tak, twój POX Walker był modelem szarżującym, czyli on będzie się bił jako pierwszy. Zatem mój POX Walker atakuje dwa razy, sprawdzam sobie statystyki, weapon, skill 5+, czyli na 5+. Tak, potrzebujesz piątek, żeby trafić mojego Sangora. No więc jedynka, czyli automatyczna porażka i szóstka, automatyczny sukces. Tak, raz udało się tobie trafić. Dalsza część tej sekwencji jest identyczna jak w przypadku strzelania. To przećwiczmy sobie na szybko, czyli ja sprawdzam w tym momencie, jaki jest strength mojej broni, ponieważ moją bronią jestem ja sam, ponieważ on walczy wręcz, to wykorzystuję jego statystykę, to jest 3. Tak, żeby określić, jaka wartość jest tobie potrzebna w następnym rzucie, musisz porównać siłę swojego ataku z wytrzymałością mojego modelu. A jaką masz wytrzymałość? Wytrzymałość mojego modelu to 4. Okej, okay, czyli ja mam niższą siłę w tym momencie, czyli na podstawie tego, co mówiłeś, to znaczy, że ja muszę na 5+ rzucić. Tak, są tutaj potrzebne piątki. Dobra. Jedno było trafienie, więc rzucam jedną kostką i jedynka. Nie powiodło się. Ale... Tak bywa. Tak bywa, ale tutaj mamy możliwość małego oszukiwania. Wyrzuciłem 5+. Tak, załóżmy, że udało się tobie zranić mój model. Także ja rzucam na obronę. Okej. Okay. Działają dokładnie te same zasady, co w fazie strzeleckiej. Czyli potrzebuję 5+. Udało mi się wybronić. Załóżmy, że się nie wybroniłem. I ponownie w takim razie rzucam, czy zadałem tobie... Tak. Mój model to model jednoranowy. Okay. Czyli tym atakiem zbiłeś go do zera pod względem punktów życia. Także rzucasz injury roll. Injury roll. I tak jak w poprzednich sytuacjach, na 4+ model ginie? Tak. Dobrze. 2. No nie tym razem. Kolejny flash wound. Tak. Czyli model drugi Sangor również otrzymałby flash wounda. Okej. Okay. Ja mógłbym tobie oczywiście oddać. Mój Sangor ma 2 ataki. Dobrze. Trafia na 4+. No i 2 razy trafił. Trafił dwukrotnie. Jego siła to 4. A mój toughness to 3. Tak, twój toughness to 3, czyli siła ataku jest większa niż wytrzymałość celu. Także wystarczą mi 3. Ale tylko jeden atak trafił. Raczej zranił. Czy ja również tutaj mogę zastosować Disgustingly Resilient? Tak, w tym rzucie możesz zastosować. Poxwalker ma bardzo słaby rzut na obronę. Ma 7+, czyli nie będąc w jakiejś osłonie terenowej, nie jest w stanie tego rzutu zdać. Więc automatycznie rzut na obronę jest nieudany. Ale tak jak słusznie zauważyłeś, masz możliwość wykonania rzutu na Disgustingly Resilient. 5+. 5+. Świetnie. No niestety, nie powiodło się. No niestety. Poxwalker miał już wbitego jednego flash wounda z fazy psychiki. Zgadza się. Także ja muszę wyrzucić tylko i wyłącznie 3. Dobrze. Będzie cięcie. 4. 4. Jest to wartość wystarczająca do tego, żeby ubić Poxwalkera. Niestety Poxwalker zginął. Oprócz tego modele, które biją się w walce wręcz, mogą na początku swojej aktywacji, jeżeli nie są w kontakcie podstawka w podstawkę z przeciwnikiem, mogą wykonać tak zwany ruch pile-in. Czyli mogą się poruszyć o 3 cale, ale muszą zakończyć ruch bliżej najbliższego modelu wroga niż go zaczęły. Rozumiem. Analogiczny ruch można wykonać po swojej aktywacji w walce wręcz, jeżeli oczywiście nie ma przeciwnika albo nie jest się z przeciwnikiem podstawka w podstawkę. Czy mógłbym swoim Sangorem ruszyć się 3 cale w stronę twoich modeli? Nawet jeżeli nie dochodzisz w sumie do nich. Jasne. Tak, nawet nie dochodząc do nich, mogę wykonać taki ruch. Okay. Bo mogę się schować za terenem, mogę się trochę zbliżyć, licząc na to, że w następnej turze bym szarżował i dzięki temu skróciłbym sobie wymaganą odległość. Okay. Także możliwości taktyczne, jakie daje taki ruch, są prawie że nieograniczone. Super. Po fazie walki wręcz nadchodzi faza morale. Okej. Okay. Faza morale to faza, w której sprawdzamy, czy nasz oddział, ze względu na to, czy poniósł straty, czy nastąpiły inne jakieś nieprzewidziane okoliczności, załamuje się, czy nie. W momencie, kiedy taki oddział się załamuje,
No niestety wiąże się to z kolejną karą do trafienia. Okej. Okay. Czyli model, który jest tak, jak to się mówi, zgodnie z zasadami broken, ma kolejny minus jeden do trafienia. Oprócz tego, jeżeli kill team jest broken, albo model ma flash wounda, należy wykonać rzut sprawdzający, czy model się załamuje, czy jest shaken. Żeby wykonać taki rzut, bierzemy jedną kość i wykonujemy nią oczywiście rzut. Wypadło jeden, czyli to jest automatyczne przejście takiego nerf testu. Czyli w tym momencie chcemy osiągnąć jak najniższy wynik, nie jak najwyższy? Tak. Przy tym rzucie chcemy osiągnąć jak najniższy wynik. Może na przykładzie. Załóżmy, że mój kill team musiałby rzucać rzut na bycie broken. Dobrze. A kiedy cały oddział zostaje broken? Kiedy uznajemy, że dochodzi do tej sytuacji? Rzut na to, żeby sprawdzić, czy oddział się w całości załamuje, wykonujemy wtedy, kiedy więcej niż połowa modeli zginęła albo mam flash wound. Okej, okay, rozumiem. U mnie akurat dwa modele mają flash wundy, więc w normalnych okolicznościach nie musiałbym tego rzutu wykonać, ale załóżmy, że musiałbym go wykonać. Także biorę dwie kości i patrzę, co na nich wyszło. Tutaj wyszedł wynik 10, czyli mój kill team by się załamał, bo najwyższa statystyka leadership w moim oddziale to 8. Czyli wyrzuciłem więcej niż wynosi ta statystyka, więc mój oddział by się załamał. Rozumiem, że gdybyś wyrzucił 8 lub mniej, to zdałbyś. Tak, gdybym wyrzucił 8 lub mniej, to zdałbym. I nie miałoby to żadnej konsekwencji. Dokładnie tak. W tym momencie jest broken oddział. Co dalej? Tak, w momencie, kiedy oddział jest broken, wszystkie modele, a nie tylko te, które mają flash wundy, muszą zdawać nerf testy. Nerf test z kolei wykonujemy jedną kością. Załóżmy, że wykonałbym taki rzut dla mojego sorcerera. Jego zdolności przywódcze to 8, czyli wykonuje rzut, dodaje do niego liczbę modeli, które zginęły lub mają flash wundy, odejmując jednocześnie liczbę modeli sojuszniczych, które nie są shaken w odległości 2 cali od niego. Okay. I te wszystkie modyfikatory dodaje lub odejmuje od rzutu. Wyrzuciłem 4. Ze względu na to, że w 2 calach lub mniejszej odległości mam model sojuszniczy, który nie jest shaken, odejmuję od tego rzutu 1, czyli to się już liczy jako 3. I następnie do tego rzutu musiałbym dodać liczbę modeli, które mają flash wundy, są shaken albo zginęły. Jasne. W tym przypadku nie ma żadnego takiego modelu, także sorcerer by ten rzut zdał. Dobrze. W momencie, gdyby jakiś model nie zdał takiego rzutu, byłby shaken. Czyli przez całą następną turę nie robiłby kompletnie nic poza zdawaniem rzutów na obronę. Okej, okay, czyli jest roztrzęsiony, czyli nie może się ruszać, walczyć, strzelać, jedynie może się potencjalnie bronić i pod koniec pewnie znowu rzuca na moralkę. Tak, na początku fazy morale następuje usunięcie wszystkich znaczników, jeśli byśmy z nich korzystali, które określają, kto jest shaken. Czyli na początku fazy morale nikt nie jest shaken i sekwencja się powtarza. Jeżeli kill team nie jest broken, a musi zdawać taki test, to taki test wykonujemy. I później rzucamy nerf testy dla wszystkich modeli. Jasne. Dla wszystkich lub dla tych, które muszą taki test wykonać. Kolejną i ostatnią już fazą jest faza morale. Okay. W tej fazie sprawdzamy, jak kill team radzi sobie z poniesionymi stratami i innymi różnymi wydarzeniami na polu bitwy, które mogły wpłynąć negatywnie na jego morale. Dwa możliwe rezultaty, jakie musimy sprawdzać w fazie morale, to sprawdzenie, czy załamuje się cały kill team, czyli zgodnie z poręcznikiem, czy jest broken. I drugi typ testu, który musimy tutaj wykonać, jeżeli zmuszają nas do tego warunki, to sprawdzenie, czy model się załamuje, czy jest tak zszokowany, że już nic więcej nie robi. Okay. Każdy z tych rzutów może mieć jakieś negatywne następstwa, jeżeli kill team jest załamany. Wszystkie modele będą miały karę minus 1 do trafienia. Okay. Zarówno w atakach strzeleckich, jak i w atakach wręcz. Natomiast jeżeli model jest zszokowany, przez całą kolejną turę nie robi nic. Ewentualnie zdaje rzuty na obronę. Czyli nie rusza się, nie walczy, nie strzela, nic, tylko i tak, wyłącznie... nie wykonuje ruchu, ani żadnego ataku. Dobrze, rozumiem. Tak, zakładając, że mój kill team musiałby wykonać rzut na sprawdzenie, czy jest... złamany. A kiedy następuje, kiedy w ogóle testujemy ten element kill teama, że on może być załamany?
Rzut na załamanie całego oddziału wykonujemy wtedy, kiedy więcej niż połowa modeli, które rozpoczynały bitwę, jest albo wyłączona z gry, krótko mówiąc zginęła, okay. Albo jest shaken. Rozumiem. Czyli w moim przypadku co najmniej trzy modele musiałyby zginąć, albo musiałyby być zszokowane. Dobrze. Zakładając, że takie coś ma miejsce, musiałbym wziąć dwie kości i następnie porównać wynik tych dwóch kości z najwyższą wartością leadership w moim oddziale. Taką wartością jest 8. Jest to wartość, którą dysponuje Sorcerer. Także wykonałbym rzut. I wynik 8. rzutu musiałby być równy lub mniejszy niż wartość tego parametru, żeby mój kill team zdał test. Idealnie. Tak, czyli jest w tym idealnie momencie 8. zdałeś. Tak, zakładając, że nie ma żadnych innych modyfikatorów, ten rzut wystarczyłby do tego, żeby zdać test. Okay. Niektóre armie, niektóre modele mają na przykład bańkę sześciocelową wokół siebie, że obniżają wartość leadership wszystkim modelom wrogim. I wtedy na przykład, gdyby była kara minus jeden, tego rzutu bym nie zdał. Ale że nie ma w tej grze żadnej kary. Żaden model tutaj nie ma aury, która mogłaby mi przeszkadzać w takim teście. Udało mi się to zdać. Przyjmijmy, że twój jednak jest broken, twój kill team. I jak wyglądałby rzut, żeby na sprawdzenie, czy jesteś shaken, roztrzęsiony, twój zawodnik? Tak. Rzut na tak zwane sprawdzenie, czy model jest shaken, wykonują modele, jeżeli kill team jest złamany. Kill team, jeżeli, jeszcze dopowiadając, jeżeli kill team jest złamany, to już pozostaje w takim stanie do końca gry. Okej. W takim przypadku załamanego kill teamu wszystkie modele muszą wykonywać nerf test. Jeżeli kill team nie jest załamany, to tylko modele, które mają flash wundy. Dobrze. Żeby wykonać taki rzut nerf test na każdy z modeli, wybieram model, przede wszystkim dla którego wykonuję taki rzut. Zacznę od Sorcerera. Biorę jedną kość, rzucam nią. Jedynka jest automatycznym zdaniem takiego testu. Gdyby to była inna wartość niż 1, musiałbym zaaplikować wszystkie modyfikatory i musiałbym sprawdzić, czy jest to wartość nie większa niż leadership modelu. Takie modyfikatory to m.in. liczba modeli, które są wyłączone z akcji, nie żyją, lub są shaken. Każdy taki model to plus 1 do takiego rzutu. Natomiast każdy model sojuszniczy, który nie jest broken, w dwóch calach od modelu, dla którego zdaję test, to z kolei minus 1 do takiego rzutu. Rozumiem. No w tym konkretnym przypadku żaden z moich modeli nie zginął, więc tego rzutu nie byłbym w stanie oblać, ponieważ nawet jakbym wyrzucił szóstkę, szóstka w tym przypadku nie jest automatycznym, nie jest wartością, która automatycznie oblewa test. Więc nie byłem w stanie tego tak czy inaczej nie zdać, ale gdyby model miał niższą wartość leadership, modyfikatory mogłyby spowodować, że test byłby już oblany. Jasne. W momencie, gdybym oblał taki test, model już by nie wykonywał żadnej akcji do następnej fazy morale. Czyli najważniejsza dla nas jest to informacja również, że przy morale, przy rzucaniu na morale, na nerf testy, najważniejszy jest najniższy wynik, a we wszystkich innych rzutach, trafieniach, walce, jak najwyższy wynik jest dla nas. Tak, dokładnie tak. Tak się dzieje. Jeszcze przy injury roll jest ważny jak najniższy wynik. A tak, jak najbardziej. Tak, ale właśnie test, tak jak zauważyłeś, na to, czy kill team jest broken, czy model jest shaken i czy model został wyeliminowany z gry, to są jedyne rzuty, kiedy interesuje nas jak najniższy wynik. Świetnie. Okej, to poznaliśmy przebieg tury, to może byśmy zagrali jakąś przykładową. Tak, zagrajmy przykładową grę. Pole bitwy w kill teamie standardowe dla dwóch graczy to prostokąt o wymiarach 30x22 cale i na nim rozegramy naszą przykładową misję. Super. Jest to misja będąca modyfikacją jednej z misji z podręcznika. Zagramy sobie misję polegającą na kontroli znaczników. Będą trzy znaczniki. Za kontrolę każdego z nich na koniec tury gracz będzie otrzymywał punkt. Kiedy znacznik jest kontrolowany przez któregoś z graczy? Jakie muszą zostać spełnione warunki? Znacznik jest kontrolowany przez tego gracza, który w odległości dwóch cali od znacznika ma więcej modeli niż przeciwnik. Od krawędzi znacznika czy od jego środka? Od krawędzi znacznika. Dwa cale. Tak.
Skontrolowana znacznika, zgodnie z regułami z podręcznika, wynika następująca rzecz. Znacznik zgodnie z regułami podręcznikowymi ma cal średnicy. Kontrolujemy znacznik będąc w odległości 2 cali od niego, czyli od środka musimy być w odległości 2,5 cala. Okej. Okay. Każda misja zakłada jakąś strefę wystawienia. Przyjęliśmy wystawienie w pasku 10 cali, licząc od krótkiej krawędzi. Każdy z nas wystawił w jakiś sposób swoje modele. Zgodnie z regułami, pierwszym rzutem, jeszcze przed wystawieniem modeli, jest rzut określający, po której stronie każdy z graczy będzie grał. Żeby sprawdzić, kto z nas wystawiałby jako pierwszy swoje modele, musielibyśmy rzucić dwiema kośćmi. Ten z nas, kto wyrzuci więcej, wybrałby sobie stronę. Gracz, który wyrzucił mniej, wystawiłby w tej niewybranej części stołu swój pierwszy model. I potem na zmianę. Na zmianę wystawialibyśmy model po modelu do momentu, aż byśmy nie wystawili wszystkiego, co przynieśliśmy na bitwę. Jasne. Po wystawieniu swojej armii musielibyśmy ewentualne zdolności, których może użyć nasz oddział przed bitwą. Zróbmy cięcie, bo tutaj źle powiedziałem. Spokojnie. Po wystawieniu naszych modeli musielibyśmy użyć wszystkich zdolności, które nasza armia posiada, które mogą być użyte przed grą. Wszystkie są opisane w podręczniku. I następnie wykonalibyśmy rzut na inicjatywę. Super, to zacznijmy od tego. Tak, każdy z graczy bierze dwie kości. I wykonujemy rzut. U mnie jest 9. U mnie też 9, także musielibyśmy rzut powtórzyć. Okej. Okay. Dorzuć jeszcze jedną kostkę. 8 i 9. Także to byś zaczynał swoją turę. Dobrze. W fazie ruchu to jest jedyna faza, w której nie wykonuje się aktywacji na przemian. Okej. Okay. Gracz, który ma inicjatywę, porusza wszystkie swoje modele. Zatem zaczynam. Zatem zaczynam. Dobrze. Zaczniemy od moich dzielnych poksów, które znajdują się tutaj z przodu. One mogą się poruszyć o 4 cale. Sprawdzę sobie, jakie mam możliwości podejścia. I czy jestem w stanie zbliżyć się na tyle, żeby przejąć kontrolę nad tym znacznikiem. Nie jestem w stanie bez powyżej 6 cali, a moi są w stanie przejść 4 oraz potrzebują 2, żeby przejąć kontrolę. Więc jednym z moich poksów zrobię normalny ruch. Przejdzie on 4 cale, ale tym będę chciał zrobić advance'a. Jeżeli dobrze pamiętam, rzucam jedną kostkę tak. I dodaję to w wynik. Dokładnie tak. Zatem 4 plus 4, 8 jestem w stanie pobiec i mój dzielny boks stanie prosto na znaczniku. A co? Co my tutaj mamy? Mam 3 Plague Marinesów, mam jednego czempiona z mieczem i jego w takim razie postaram się przemieścić tutaj nieco bliżej. On z tyłu tutaj stoł, o 5 cali się przemieści. Ponieważ ta przeszkoda ma mniej niż 1,5 cala, to znaczy, że ona mi w żaden sposób nie przeszkadza w poruszaniu się i pozwolę sobie tym Space Marinem moim przemieścić się tutaj. Natomiast ten zawodnik nie jest w stanie przejść przez tą przeszkodę, bo ona jest wyższa, ale ja go przemieszczę sobie taktycznie tutaj, żeby był troszeczkę schowany. Zatem zrobiłem ruch wszystkimi moimi jednostkami. Tak. W momencie, kiedy jeden gracz ruszył wszystkie swoje modele, oczywiście przychodzi pora na drugiego gracza. Ja bym wykonał następujące ruchy. Spróbowałbym zaszarżować moim sangorem twojego Poxwalkera. Śmiało. Biorę dwie kości. 6. No to jest raczej odległość za mała. Chociaż sprawdźmy, ile tu jest. Wezmę element terenu, żeby łatwiej wymierzyć. Dobrze. Jednak nie. To jest odległość wystarczająca. Ponieważ musisz się zbliżyć nie do podstawki, ale tak naprawdę na mniej niż cal. Tak. Na mniej niż cal do swojego modelu. Odległość to niecałe 7 cali. Wyrzuciłem 6. Dobrze. Czyli skończę w odległości mniejszej niż cal od twojego modelu. Przeszkoda ma mniej niż 1,5 cala wysokości.
Także podchodzę sobie, żeby być w odległości około cala od twojego modelu. Świetnie, mój POX się cieszy, ma towarzystwo. Tak, twój POX ma towarzystwo. Przejdę sobie, wykonam adwent moim rubrykiem, z miotaczem ognia. Dobrze. 3 cale. Jego bazowa statystyka ruchu to 5. Także ja sobie pójdę takim lekkim łukiem w okolice twojego Plague Marina. Moim sorcererem przejdę sobie, troszkę się wycofam na znacznik. Okej. I drugim sangorem spróbuję doszarżować do imprezy. Ponownie 2 kości. Tym razem odległość jest za mała. W Kill Teamie, w przeciwieństwie do 40, jeżeli szarża była nieudana, można się zbliżyć do modelu wroga o odległość wyrzuconą na kościach. Okay. Warunek jest taki, że ruch trzeba skończyć bliżej celu szarży niż się zaczynało. Ale jako, że to jest bardzo mała odległość, zostanę tu, gdzie jestem. Dobrze. Co dalej? Wykonałem ruchy wszystkimi swoimi modelami. Faza ruchu się kończy. Przechodzi kolejna faza psychiki. Mój psyker spróbuje rzucić swoją moc psychiczną. O nie. Biorę 2 kości. Wyrzuciłem 6. Wymaganą liczbą oczek było 5. Także udało mi się użyć mocy psychicznej. Najbliższym widocznym celem jest POX Walker na znaczniku. Dobrze. Wchodzi w niego śmiertelna rana. Czyli nie ma żadnych rzutów na obronę i tym podobnych. Ale jako, że to POX Walker, możesz użyć rzutu na Disgusting Leery's Island. Oczywiście, że tak. 5 plus i jest! Udało się. Pięknie. Także Poxwalkerowi nic się nie dzieje. Dobrze. Faza psychiki się kończy, ponieważ żaden inny model już nie może używać mocy. Ograniczenie jest takie, że tylko jeden model z danego Kill Teamu. Czyli nawet gdybyś miał 2 sorcererów, i tak musiałbyś decydować, który tak, w danej turze. W podstawowym Kill Teamie, bez dodatków. Tak właśnie by się stało. Okej. Okay. Także kończymy fazę psychiki. Nic specjalnego, spektakularnego się w niej nie wydarzyło. Przechodzimy do fazy strzelania. Żaden model nie deklarował, że jest ready. Czyli po prostu wszystkie modele po kolei będziemy wybierać do strzelania. Inicjatywa była po twojej stronie. Także jako pierwszy wybierasz model, który nie wykonał adwensu. Dobrze. Model, który nie wykonał adwensu, to jest między innymi ten miś. I on jest bardzo blisko twojego modelu. Dobra. I teraz pytanie, jeżeli oni są w close combatie, ponieważ są blisko siebie, ja nadal mogę go obrać za cel? Nie. Jeżeli modele są w walce wręcz, nie mogą być celem ataku. Okej, okay, czyli on nie może być celem mojego ataku. Czyli w tym wypadku kolejnym modelem, który... Chyba, że gralibyśmy grę, w której gracze byłoby 3 lub 4 i żaden z tych modeli nie byłby sojuszniczym, to wtedy można by wykonać taki atak. A, okej. Okay. Ale to przy ciekawe. Założeniu, że jest model sojuszniczy w walce wręcz, nie można takiej grupki, która się bije, ostrzeliwać. No, przyznam się do tego POX-a, model sojuszniczy. A zatem zobaczmy, jestem w stanie zobaczyć twojego sorcerera. Sprawdzam sobie odległość, jestem w tym momencie 11 cali. Czyli zasięg mojego boltera to są 24 cale, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to są 24 cale. 11 jest mniej niż połowa tej maksymalnej, czyli jestem w stanie oddać 2 strzały do twojego sorcerera. Dokładnie tak. I trafiam na 3+. Tak, w tym przypadku będziesz w stanie trafić na 3+, bo jesteś w stanie znaleźć taki punkt na swoim modelu, że będziesz widział mój model nieprzysłonięty żadnym elementem terenu. Tak. Wszystko jedno, czy to wyprowadzisz taki punkt z dłoni, z naramiennika, z plecaka. Rozumiem. Ważne jest, żeby ta główna część modelu, nie będąca bronią, jakąś antenką i tym podobnymi rzeczami, detalami, żeby z takiej części modelu po prostu poprowadzić linię. Dobrze. Czyli na przykład model, który stoi bardzo blisko jakiejś kratki i strzela do kogoś na otwartym terenie, mimo że jest między nimi przeszkoda, ze względu na to, że gdzieś tam można znaleźć punkt na modelu, z którego widok na wroga jest nieprzysłonięty, będzie strzał bez kary. Super. Strzelam bez kary, strzelam na 3+, 2 strzały, 2 razy trafienie. 1/6, 1/3. Zatem teraz porównujemy statystyki mojej broni i twojej wytrzymałości. Dokładnie tak.
I jeżeli chodzi o twoją wytrzymałość, to jest? 4. A jeżeli chodzi o moją broń, to jest? Również 4. Zatem dwa razy muszę trafić 4 plus. Dokładnie tak. Spróbujmy. I ponownie 5 i 6, czyli w tym momencie udało mi się. Tak, udało się tobie zranić mój model. Dobrze. Statystyka obrony mojego modelu to 3 plus. Mhm. Boltgun nie ma żadnych modyfikatorów. Mhm. Dlatego wystarczy mi 3 plus, żeby się obronić. No, jednak nie. Jednak nie. Jeden rzut jest udany, tak, ponieważ wypadła 6. Drugi natomiast niestety wchodzi. Okej. Okay. Ile wundów posiadała twoja jednostka? Mój sorcerer posiada tylko jeden wund, także zbiłeś go do zerowej liczby punktów życia i wykonuje rzut na zranienie. Proszę bardzo. Dwa. Dwa. Ach, niestety tylko flash wound. Flash wound. Dobra. Pozwolę sobie położyć kostkę, żeby nie zapomnieć. Dobrze. Co dalej? Co dalej? Twój pierwszy model strzelał, także ja wybieram swój. Dobrze. Ja użyję miotacza ognia, żeby mój rubryk zaatakował twojego Plague Marina. Śmiało. Miotacz ognia to broń typu Assault, czyli mimo, że adwansowałem tym modelem, mogę z niej strzelać. Okej. Okay. Dodatkowo ma zmienną charakterystykę liczby ataku. Charakterystyka tej broni to D6. Czyli żeby w ogóle sprawdzić, ile mam strzałów, rzucam jedną kością. Cztery. I tyle, ile wyrzuciłem oczek, tyle mam ataków. Nieźle. Miotacz ognia to broń, która automatycznie trafia, czyli nie muszę wykonywać rzutu na trafienie. Okej. Okay. Czyli od razu będę rzucał na zranienie. Zatem statystyka mojego Plague Marina to jest toughness 5. Tak, siła mojego miotacza ognia to 4. Czyli potrzebuję 5, żeby ciebie zranić. Powodzenia. O! Dwie 6. Dwa razy trafienia. Tak, dwa trafienia. I teraz moje pytanie jest następujące. Mój Plague Marine ma save'a na 3+. Tak, jego charakterystyka obrony to 3+, ale miotacz ognia u 1000 Sunsów ma modyfikator ataku AP-2. Czyli wykonując rzut na obronę, od rzutu musisz odjąć 2. Czyli w takim razie rzucam dwiema kostkami, bo dwa razy trafiłeś i muszę uzyskać 5+. Tak, 5 albo więcej. Dobra. Nic. Oba poniżej. Ale ja mam jeszcze Disgustingly Resilient. Czy to jest mi w stanie pomóc? Tak, jest to tobie w stanie pomóc. Dostajesz 2 punkty obrażeń, więc wykonujesz 2 rzuty na Disgustingly Resilient. Oba na 5+ ponownie i nic. To znaczy, że nic. Oba trafienia weszły. Tak, oba ataki trafiły i zraniły twój model. I teraz, mimo że dwa ataki ciebie trafiły, i tak biorę tylko jedną kość, wykonując rzut na injury roll. Dobrze. Gdyby broń miała wyższą statystykę obrażeń, czyli miałaby 3 punkty obrażeń, 2 punkty obrażeń, wziąłbym więcej kości i wybierałbym maksimum. Rozumiem. Ale że w tym przypadku moja broń ma tylko jeden punkt obrażeń, rzucam jedną kością, 4, i to wystarczyło, żeby twój model zginął. First blood. No dobrze. I teraz po kolei wybieramy kolejne modele, które wykonają ataki strzeleckie. No dobrze, mi został tylko jeszcze jeden model, który jest w stanie wykonać model strzelecki, a mianowicie jest to ten oto gentleman, który nie może strzelać do tego modelu, ponieważ jest mój model sojuszniczy, który potencjalnie mógłby strzelić, jeżeli chodzi o odległość, ale pytanie, jak to wygląda, jeżeli pomiędzy nami są inne modele, które nam mogą przeszkadzać lub też zasłaniać? One również mogą dać karę do trafienia. Dobrze. Jeżeli jesteś w stanie wyprowadzić taki punkt na swoim modelu, który nie będzie przechodził przez inne modele, czy to sojusznicze, czy to wrogie, będziesz strzelał bez kary. Jestem w stanie. Także strzelasz bez kary. A zatem, odległość w tym momencie jest powyżej 16 cali, między 16 a 17. Czyli mieszczę się w maksymalnym zasięgu, ale przekroczyłem już połowę. Tak. Czyli nie będę strzelał dwa razy, a jedynie raz. Dokładnie tak. Normalnie trafiam na 3+, ale ponieważ jest to większa odległość, to znaczy, że dostaję modyfikator ujemny i będę trafiał teraz na 4+. Dokładnie tak. Czy coś jeszcze? Nie, w tej konkretnej sytuacji nie. Jeden, idealnie. Nic. Nie trafiono. Tak, ja mam jeszcze tylko jeden model, który może wykonywać ataki strzeleckie.
czyli Sorcerera. On jest uzbrojony w pistolet, także strzela tylko jeden raz z karą minus jeden. Bo pistolet ma zasięg tylko 12 cali, także strzelając do kogoś, kto jest więcej niż 6 cali ode mnie, będę miał karę. Okay. Dodatkowo, nieważne jakbym nie kombinował, nie jestem w stanie znaleźć takiego punktu na moim modelu, że linia widoczności między nim a celem nie przechodziłaby przez jakiś element terenu. Także łącznie będę miał minus 2 kary. Dobrze. Więc trafiam na piątce. Jest, trafienie. Trafienie. I tutaj ponownie potrzebuję piątki, żeby zranić. Jasne. Ponieważ siła mojego pistoletu to tylko 4. Do twojego tafa 5. Jest to mniej. I potrzebuję piątek. Nie ma. I nie udało się. A zatem wszyscy strzelali. Tak, wszystkie modele wykonały ataki strzeleckie. Także możemy przejść do kolejnej fazy. Teraz przejdzie kolej na fazę walki wręcz. Inicjatywa jest po mojej stronie, ale tak się składa, że mój model, który znajduje się w... który może walczyć wręcz, adwansował. Czy jestem w stanie walczyć? Tak, jesteś w stanie walczyć, tylko że w fazie walki wręcz jako pierwsi biją się ci, którzy wykonali szarże. A akurat w tym przypadku mój Stangor wykonywał szarże, więc on będzie się bił jako pierwszy. Rozumiem. Gdybyś miał jeszcze jakieś swoje modele, które szarżowały, jako gracz z inicjatywą byś wybierał jako pierwszy model szarżujący. Dobrze. Ale w tym przypadku takich modeli nie masz. Jedynym modelem, który szarżował, jest mój Sangor, także on zaczyna się bić. Rzucam dwa ataki. Trafiłem dwa razy. Mhm. Siła mojego modelu to 4. Do twojego, porównując to do twojego tafa 3, potrzebuję tylko trójek. O, jeszcze dwie szóstki. Overkill. Tak, dwa ataki zraniły. Nie masz rzutu na obronę, ale możesz wykonać rzut na zignorowanie obrażeń. Disgustingly resilient. Tak, a zatem 5 plus. 5 plus. I jedynka, i dwójka, czyli nie, niestety, nie udało mi się i oba otrzymałem. Czy to znaczy, że w tej chwili sprawdzasz, czy otrzymałem flesh wound? Tak, teraz wykonuję rzut na injury roll. Mhm. Wypadło 2, dostajesz tylko flesh wound. Dobrze. Ja też sobie zaznaczę w takim razie, że mój poks ma flesh wounda. Mój model się bił. Innych modeli szarżujących nie ma. Także ty wybierasz jako pierwszy model, który nie szarżował w tej turze. Ja w takim razie wybieram poksa i spróbuję również ciebie skrzywdzić. Proszę bardzo. Mój poks w tym momencie, on ma weapon skill na 5+, i zadaje dwa ataki wręcz. Tak, ale ze względu na to, że ma flesh wounda, ma karę minus 1 do trafienia. Czyli trafiam na szóstkach. Tak, będziesz teraz trafiał na szóstkach. Proszę bardzo, 1-1, Snake Eyes, świetne rzuty, zresztą jak zwykle. Czy na tym się skończyła moja akcja? Tak, na tym się kończy faza walki wręcz, ponieważ nikt więcej już nie jest w kontakcie z przeciwnikiem. Okej. Okay. Nadchodzi pora na fazę morale. Dobrze. Nikt z nas nie musi rzucać na to, czy kill team jest załamany. Straciłeś tylko jeden model, ja nie straciłem żadnego, także oba kill teamy mają co najmniej 50% stanu liczebnego. Ale po jednym modelu w naszych kill teamach ma wbite flesh woundy. U mnie Sorcerer, ale ze względu na to, że jego leadership to 8, nie mam żadnych kar do rzutu na morale. Nie jestem w stanie tego oblać, więc nie ma sensu, żebym to rzucał. Natomiast Poxwalker już może ten rzut oblać. No, ja mam leadership na 4. Tak, także szansa jest całkiem konkretna na to, że się nie uda. Czyli rzucam kostką i jakie modyfikatory, przypomnij mi, będą działać? Tak, będziesz miał teraz modyfikator minus 1. Ze względu na to, że jeden model w twoim kill teamie zginął. Nie ma modeli shaken, także dodatkowych kar już nie będzie. Czy fakt, że właśnie mam tego wounda, będzie również wpływał jako modyfikator? Nie, ten wound akurat nie wpływa na modyfikator. Świetnie, przynajmniej coś. Wyrzuciłem 4, ale tak. Normalnie to by było ok, bo wyrównuje to moją liderkę. Ale ze względu na to, że już straciłem model, to znaczy, że to podnosi mój wynik na 5. Tak, czyli to jest więcej niż wynosi statystyka leadership twojego modelu. Także Poxwalker jest shaken. Na kolejną turę jest shaken. Zaznaczymy to w ten sposób. Ok. Dobrze. Tura się kończy i na koniec tury następuje podliczenie punktów za kontrolę znaczników. Ja kontroluję znacznik numer 1, czyli dostaję jeden punkt. I ze względu na to, że twój model jest shaken, ten Poxwalker,
kontroluję również ten drugi znacznik na środku. Rozumiem. A ja w swym taktycznym geniuszu odsunąłem się od znacznika numer 3, co znaczy, że i również nie otrzymuję punktu, bo byłem za daleko. Musiałbyś być w odległości 2 cali od znacznika lub 2,5 cala od środka znacznika, żeby go kontrolować. Czyli w tym momencie po pierwszej turze jest 2-0 dla Ciebie. Tak, 2-0 dla wyznawców Zincha. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Tak i przeszlibyśmy teraz płynnie do kolejnej tury. No to zasuwamy. Wykonujemy rzut na inicjatywę. Dawaj. O, nie masz litości. Dobra, moje marne 7 przeciwko 12. Zatem zasuwaj. Tak, także zaczynamy od fazy ruchu. Ruszam wszystkie swoje modele. Śmiało. Sorcerera zostawię na znaczniku. Co najwyżej przejdę sobie kawałek, żeby być osłoniętym przez nieco odległy element terenu, ale zawsze. Dobrze. Mój Tsangor zostanie w walce wręcz. Okej. Okay. I spróbuję do tej samej walki wręcz dojść moim drugim Tsangorem. No. Wróciłem 8. To już raczej się uda bez większych problemów. Tak. To jest odległość całkowicie wystarczająca do tego, żeby się zbliżyć do Twojego modelu. I przejdę sobie kilka cali moim rubrykiem. Wszystkie moje modele wykonały ruch. Ok. Przychodzi kolej na ruchy Twoich. Dobrze. Ja tym podejdę teraz bliżej znacznika. Chciałbym za niego zapunktować, jeżeli przeżyję. Ale też chciałbym widzieć Twój model. Następnie będę chciał tym modelem przeskoczyć ten murek, aby znaleźć się bliżej Twojego sorcerera i wypalić mu z boltera. Jeżeli, a tak się składa, że akurat tutaj jest więcej niż 1,5 cala. Tak, ale jesteś w stanie znaleźć punkt na ruinie, który jest mniejszy niż 1,5 cala. I wtedy mogę się przez niego przeciwnić. Jakieś przerwy, okienka i tym podobne. Zatem 5 cali przejście przez ścianę. Przemieściłem się tutaj. A moim ostatnim modelem, którym mogę się poruszyć, ponieważ poksem nie, tym nie mogę, jest shaken, tym poksem będę próbował szarżować siebie. Bez problemu. Spokojnie. Dochodzimy tutaj. Tak, na tym kończymy fazę ruchu. Wszystkie modele się jakoś przesunęły, podjęły jakąś akcję. I mamy fazę psychiki. Śmiało, wal. Mój sorcerer spróbuje rzucić czar. 7. Tak. Czar wchodzi. Najbliższym widocznym modelem wroga jest Twój Plague Marine. Tak. Wchodzi jedna śmiertelna rana, jeden Mortal Wound. Plague Marine to model jednowundowy. Zbijam go do zera. Ale Ty możesz jeszcze wcześniej wykonać rzut na Disgusting Leader's Island. Let's go! 5+! 4, niestety. Niestety. Ja mogę wykonać rzut na Injury Roll. Jest 4+. Ale odległość między przeszkodą to chyba nieco poniżej cala, także jest modyfikator do tego rzutu. Mhm. Twój Plague Marine przeżywa z jednym flash woundem. O! Odrobina szczęścia. Papa Nurgel uśmiechnął się w naszą stronę. Świetnie. Tak, po fazie psychiki, jak już wszystkie modele próbowały rzucić coś, jakąś moc, przychodzi pora na fazę strzelania. Żaden model nie był oznaczony jako ready. Zgadza się. Czyli modele, które wykonały ruch, mogą teraz podjąć próbę ostrzelania przeciwnika. Zaczynasz. Tak, inicjatywa jest po mojej stronie. Także ja spróbuję moim żołnierzem, zmiotaczem ognia, nieco przypiec Twojego Plague Marina. Zmiotacz ognia, D6 autohitów. Oh! How evil. Twoje kostki. 6 automatycznych trafień. Potrzebuję 5. No dobrze. Tylko 2. Dobrze. Czyli wchodzą 2 rany. Zgadza się. Możesz wykonać teraz rzut na obronę. Modyfikator minus 2. Modyfikator minus 2, czyli 2 razy rzucam i 5+ muszę uzyskać. Dokładnie tak. Udało mi się jedno wybronić, jedno mi się nie udało wybronić, ale mogę jeszcze wykorzystać Disgustingly. Resident.
I nie udało mi się. Czyli jest. Jedno weszło, jedno... Tyle mam mundów, więc teraz zobaczmy. Injury roll. Jeden, czyli tylko flash wound. Good. No dobrze, to moja kolej. Ja w takim razie... Najpierw chciałbym tutaj zobaczyć, co się stanie. Jesteśmy blisko, poniżej w tym momencie. Jesteśmy w 5 calach, także spokojnie strzelam 2 razy. Normalnie trafiałbym na 3+, ale mam flash wounda. Nie masz flash wounda, przepraszam, masz flash wounda, ale nie masz kary do trafienia. Okej. Jednostki Marines, nieważne czy to jednostki chaosu, czy jednostki royalistów, ignorują modyfikatory z pierwszego flash wounda. Rozumiem. Czy ta przeszkoda między nami nam coś wpływa na nas? Nie, bez problemu jesteś w stanie znaleźć taki punkt na swoim modelu, że będziesz widział mój model niezasłonięty przez żadną przeszkodę. No dobrze, czarowniku, w takim razie 2 razy na 3+. Jest. 2 trafienia. Proszę bardzo. Powiedz mi zatem, jakiego masz toughnessa? 4. A i 4 jest mojej broni, więc na 4+. No i tu już poszło dużo gorzej, bo w sumie mam 4. Czyli udało się. Tak, nic się nie stało. Czy ty strzelasz do mnie? Tak, próbuję moim czarownikiem strzelić do twojego Marina. Odległość to... Poniżej 5 chyba. Poniżej 6, także bez żadnych kar. Jestem w stanie też znaleźć taki punkt, żeby będę widział cały model. Gdzieś tam wyprowadzając widoczność z dłoni, czy to gdzieś tutaj z hełmu. Mhm. Także trafiłem. Okej. Okay. I potrzebuję 5. I jest. Udało mi się zranić. Pistolet u Thousand Suns to ma AP minus 2. Mhm. Czyli bronię się na 5. Czyli bronię się na 5. Nie obroniłem się. Czyli disgustingly. Resilient. I nie obroniłem się. Tak. I teraz ja wykonuję rzut na injury. 1. Czyli kolejny flash wound. I teraz gdybym w kolejnej turze już strzelał, to ten flash wound wpływałby tak. Na... Drugi flash wound już dawałby tobie karę do trafienia. Dobra. A ja wracam w takim razie do tej sytuacji naszej. Jesteśmy w 6 calach, więc znowu jestem w stanie strzelić 2 razy. Ale tym razem znajdujesz się blisko osłony. Co znaczy, że będę musiał mieć 1 więcej do trafienia. Czyli nie na 3+, tylko na 4+ będę trafiał. Dokładnie tak. Dobrze. Na 4+, proszę bardzo, 2 razy trafienie. Tutaj mam siłę 4. To tak na 4. Na 4+. I znowuż tylko i wyłącznie suma to jest 4. No dobrze. Tak, więcej modeli już nie ma broni strzeleckiej. Mhm. Także możemy przejść do fazy walki wręcz. Zapraszam. W fazie walki wręcz jako pierwsi biją się szarżujący. I spośród szarżujących jako pierwszy wybiera swój model gracz z inicjatywą. Czyli ty. Dobrze. Tak, mój Tsangor doszarżował do bitki i moje 2 ataki deklaruje na Poxwalkera, który jest shaken. Dobrze. Wykonuję 2 ataki. 2 ataki trafiły. 2 ataki zraniły. 2 ataki zraniły. No i dobrze, ja w tym momencie nie jestem w stanie bronić się, ponieważ mam save'a na 7+, ale przy pomocy Disgusting Resilience znowuż mogę spróbować się obronić. Jak najbardziej. 2 kości na 5+. I w tym wypadku jedną obroniłem, jedną nie, ale ta jedna wystarczyła. Dokładnie tak. I wykonuję teraz ja jako atakujący rzut na injury roll. Okej. Okay. Ten model już ma wbitego flash wounda, także już teraz wystarczy mi tylko 3+, żeby go zabić. 4, zatem model ginie. Tak, model ginie. Goodbye, Poxy. Drugi Poxwalker również szarżował, także bije się jako kolejny. Moja kolej. 2 ataki na weapon skill 5+. No i nic. Piękna szarża, piękna akcja. Mógł tutaj zrewanżować się za kolegę, ale niestety mu się nie udało. Tak, dlatego mój drugi Tsangor spróbuje zrobić coś sensownego. Trafił raz. Zgadza się. Ale nie zranił. Ja już nie mam więcej modeli, które mogą walczyć wręcz. Ja również. Także nadchodzi faza walki wręcz. Morale. Faza morale. Żaden z naszych kill teamów
nie poniósł na tyle dużych strat, żeby musiał zdawać testy na Broken. Dlatego tylko modele, które mają flash wundy, muszą zdawać nerf testy. Śmiało, zaczynaj. U mnie jest tylko jeden taki model. Jest to Sorcerer. Ma leadershipu 8. Żadnych modyfikatorów, także nie jestem w stanie tego rzutu oblać. Ja mam dwa modele i jeden z moich modeli ma leadership 7, ale on ma wbite już dwa wundy. Liczba wundów akurat nie ma znaczenia. Ale to jest zero-jedynkowo. Dobrze, straciłem w tej turze jednego i w poprzedniego też jednego. To już będzie miało znaczenie. To już jak najbardziej ma znaczenie. Będę dodawał obu, czy tylko tego, którego straciłem w tej turze? Obu. Dobrze. Rzucam zatem. 4, 5, 6, a jest... moja liderka jest 7, czyli w tym momencie zdałem. Tak, ten model przechodzi test. Dobrze. Masz jeszcze drugi model z flash woundem. Mam drugi model z flash woundem. I dokładnie na tej samej zasadzie. I czyli rzucam 3, dodaję za dwa modele, czyli jestem na 5, a liderka moja jest na 7, więc również zdałem. Dokładnie tak. Kończy się faza morale. Kończy się cała tura. Podliczamy punkty. Podliczamy punkty. Dwa znaczniki są moje, jeden znacznik jest twój. Czyli do tego 2-0, u ciebie dochodzą 2 punkty, masz 4, u mnie dochodzi 1, jest 4-1. Tak, dokładnie. Dokładnie tak się przedstawia sytuacja po dwóch turach. Super. Teraz, zgodnie z regułami misji, byśmy znowu rozgrywali kolejną turę, rzucalibyśmy na inicjatywę, przeszlibyśmy przez wszystkie fazy, do momentu, żebyśmy nie osiągnęli warunków określonych w misji. W niektórych misjach jest stała liczba tur, na przykład 4. W niektórych jest liczba tur zmienna, czyli 5 tur z automatu. Kolejne z jakimś tam prawdopodobieństwem po rzucie byłyby rozgrywane lub nie. Wszystko określa misja. Świetnie. Zatem na tym kończymy nasz przykład. To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o podstawy do Warhammera 40 000 Kill Team. Bardzo chcę podziękować Michałowi. Dzięki, pokazał mi, gdzie moje miejsce i jak wiele jeszcze mam do nauczenia się, jeżeli chodzi o tą grę. A jeżeli Wam się podobało, to poszukajcie więcej informacji o Kill Teamie oczywiście na stronach Games Workshopu. Możecie też zajrzeć do nas na warband.pl, odezwać się u nas na Warband Community. I jeżeli gracie w Kill Teama, jeżeli lubicie tą gierkę, dajcie nam znać w komentarzu. Zasubskrybujcie, jeżeli chcielibyście widzieć o naszych najnowszych produkcjach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!